Kolejne regaty, tym razem żeglarze walczą o puchar burmistrza Szczecinka i puchar o memoriał Henryka Falkowskiego. Pan Henryk Falkowski był pionierem szczecineckiego żeglarstwa i założycielem naszego klubu, który powstał, przypomnę, w 1963 roku i całe swoje życie poświęcił tutaj dla naszego klubu, dla szkolenia dzieci i młodzieży. Przyjechali zawodnicy z klubu UKS Szkwał Złocieniec, Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego, Opty Ustka, AKŻ Wałcz, również klub żeglarski Neptun Szczecinek. Wojciech i Paweł Pestka startują na katamaranach w klasie Hobby Kat 14. Debiutują dzisiaj dwie regatówki w klasie Optymist. Startuje na nich nasz najlepszy zawodnik Szymon Pindral i drugi zawodnik Wojciech Lisiecki. Na najlepszych zawodników w każdej klasie czekają nagrody ufundowane w tym roku przez województwo zachodniopomorskie. Ponadto otrzymaliśmy wsparcie z Nadleśnictwa Szczecinek, ze Starostwa Powiatowego i z Urzędu Miasta. I nagrody są bardzo atrakcyjne i żadne dziecko nie wróci bez upominku i dyplomu.